No witam serdecznie, na starcie sobie poakceptuję trochę ofert jeszcze, które mi zostały, bo właśnie powypłacałem dla was skiny z CSGO Skinsa za no ponad 1000 zł, więc generalnie no wszystko idzie dla was, więc jak chcesz oczywiście skinka wygrać, no to stary, no wiesz co robić, no łapa w górę z dzwonem, oczywiście napisz komentarzyk, do tego oczywiście dołącz na Discorda, udostępnij film, no i już rzeczywiście kodu Kroxxi na CSGO Skinsie, a kodu oczywiście używasz albo logując się z linku z opisu, albo oczywiście klikając doładuj i tutaj po wpisaniu oczywiście kodu Kroxxi przez BIKES otrzymasz 10% więcej z każdej wpłaty, 2,50 dla nowych użytkowników, kodu oczywiście możesz używać dowolnie, więc jak jesteś osobą pełnoletnią, to zapraszam Cię do skorzystania, jak chcesz sobie jakieś fajne skinki na CSGO Skinsie otworzyć. Tam my przechodzimy na case battle, od batelek sobie dzisiaj zaczynamy, tak ostatnio lubię od tych bitewek zaczynać, generalnie są jakieś nowe promocje tutaj, między innymi na tą skrzynkę i jest również przeceniona skrzynka Allegiance, z której widziałem, ktoś trafił AWP Prince'a, więc 15 takich skrzynek kosztuje nas 900 zł, wrzucamy, a może 3, zobaczmy, na 3 osoby sobie zagramy i liczymy oczywiście na no, najlepsze itemy, no bo kurczę, liczyć na Prince'a, no można liczyć, ale trzeba się liczyć z tym, że szansa na to jest minimalna, no ale możemy zobaczyć, że tutaj Maisie właśnie z tej skrzynki trafił tą piękną AWP. Ona kosztuje 15 tysięcy chyba, z tego co pamiętam, więc robi wrażenie ta cena. No na pewno nie robi wrażenia to, co się dzieje, bo tutaj dwa otwarcie pierwsze i Emily tutaj niestety nas no ładnie kosi. AK Redline, 90 zł dla nas, zobaczmy jak tutaj kolejne otwarcie będą się prezentować. No póki co, no jakbym dał underdoga, to może miałbym szansę w tym momencie wygrać tą bitwę, no ale póki co jest jak jest, no niestety jest to tryb normalny. Zobaczmy, ten USP 200 zł kosztuje, myślałem szczerze, że ta konspiracja Zerdigl, co dla mnie poleciała, no będzie warta ciut więcej, no ale no niestety, strata w tym momencie 400 zł. Do Emily, no AWP War, właśnie byłem ciekaw ile ona kosztuje, 170 zł, no ta AWP zawsze mi się kojarzyła raczej, że z tych tańszych jest, no ale no widocznie taki kurczę skin, no trochę klasyczny już, ta AWP też ma całkiem sporo lat jak weszła do gry, nie pamiętam z jakiej skrzynki ona jest, ale no jest to na pewno jedna z takich, znaczy może nie pierwszych, no ale już naprawdę z tych bardzo, bardzo starych skrzynek. No ale co tu się dzieje? No 1000 zł, 3 skrzynki do końca Emily ma. No tutaj, no naprawdę powiem wam, że no farcik chyba, farcik bardzo duży, że no ponad 1000 zł z tych skrzynek. No te dwie pierwsze tak naprawdę bardzo zauważyły na tym, kto tę bitwę wygra. No jest jak jest, tak? Tutaj zobaczcie, że no AWP Prince trafiona, tak, tutaj Dragon Lorki też. No mamy 5 koła, więc nie wiem czy jest sens tak szczerze ryzykować te AWP procentówki. No 550 zł kosztuje na 1%, 3% 1350. No ja wierzę, że w końcu może kiedyś się uda. Czy będzie... Ej, no dobra, ej! Nie jest to Dragon Lore, stary! No ale 8000! 8000, no i 1% na tego Karambita. Ej! No stary, no czy lepiej mogło być? Znaczy, mogło być lepiej, tak, bo mogła polecieć Dragon Lora. No ale to i tak jest stary, wpyte. Naprawdę robi wrażenie. No dobra, no to jak mamy Karambita, mamy już tytuł filmu, no to spróbujmy teraz zakręcić procentóweczkami, no procentóweczki to są naprawdę piękne skrzyneczki, bardzo lubię je. Wrzućmy 15 skrzynek, 1700 zł na dwie osoby. No budżet nas został zwiększony, tak? Budżet został zwiększony, no to możemy sobie jak najbardziej na takie bitwy pozwolić. 1762 zł, no i leci. Zobaczmy pierwsze otwarcie, nie ma niestety nic. Generalnie, tak jak widzieliście na początku i tak jak wam mówiłem na początku, bo wypłacałem już dla was skiny. Wypłaciłem dla was ponad 1000 zł w skinach, na rozdania, na jakieś odcinkowe giveawaye, ale od jutra pojawi się coś fajnego na kanale, co pewnie już widzieliście u innych osób otwierających skrzynki. Możecie zgadywać w komentarzu, tak? Możecie zgadywać w komentarzu, no ale mam nadzieję, że wam się to spodoba. Będzie tam do wygrania naprawdę bardzo dużo fajnych skinów. Codziennie, przy każdym filmie. Więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. No i oczywiście... Aha! No nieźle! Ty, ostatnio ja tak farta miałem z tej skrzynki. A dzisiaj, no... Dzisiaj coś ewidentnie nie idzie. No zostało ile? Zostało 6 skrzynek. Musielibyśmy 2 noże trafić i wtedy i tak nie mielibyśmy pewności, czy ta bitwa zostanie wygrana. No już raczej... Nawet te 2 noże by nam nic nie zmieniły, no bo zapomniałem, że jeszcze tutaj ma 2 kałachy po 355 zł, co daje no 700, więc no nic tutaj już, no to nie dałoby to nic, tak, no, żeby tylko teraz tak ostatnio poleciała, bo będzie mi przykro. No wykrakałem, tak, no 2 otwarcia, teraz 2 kosy, 2 noże by musiały polecieć, żeby jakkolwiek tu mieć szans, no ale no cóż, no tak w życiu czasem bywa. Raz pęka serce, raz co innego. No bitwa przegrana niestety. 6500 zł na konto mojego oponenta. No mogło być tutaj lepiej, mogło pójść nam zdecydowanie lepiej. 4% Crimson Web, spróbujmy tak pojedynczo otworzyć sobie parę skrzynek. Nie ma nic, nie ma niestety nic. To podbijamy stawkę na 2 na raz. Zobaczmy jak będzie teraz. No dokręci się, no i mamy! No i mamy to, 1600 zł. No i otwórzmy teraz 3, może teraz kolejny nóż do kolekcji? No niestety nie, ale potwierajmy sobie kilka tych skrzynek. No 4% w jednej, no to w 3 takich, no w teorii 12% powinniśmy mieć na taki nożyk ładny. No póki co jednego udało nam się zdobyć. No ale trochę już tych skrzynek teraz przekręciłem, no budżet mi tu ucieka. A kosy coś trafić następnej nie mogą. Tu się zwróciły te 3 otwarcia. No ale tutaj kosa. Tutaj na kosę polujemy, tak? No przypominam, że 350... Aha, no myślałem, że poleciało. Ojojoj. Ale bejcik teraz. No kurczę. No AWP jest, no ale no mówię, no my tutaj na kosę polujemy. Ej, no dobra, bo tutaj budżet ucieka. Budżet ucieka. Bardzo mi się to nie podoba. To znowu miałem... Budżet całkiem sympatyczny i znowu, że tak powiem, jestem bliski straty tego, tak? No dobra, trzeba czasem w życiu podejmować męskie decyzje, tak? Czasem trzeba, że tak powiem, jest to wymagane wręcz. Czekaj, bo ja teraz nie wiem co odpaliłem. Aha, dobra, muszę coś takiego dodać, na jedną jeszcze styknie. No styknie, no z 3 dyszki mogę tu jeszcze na przykład coś takiego, intercase'ik. Nawet w sumie to mogę dorzucić. W sumie 1 procentóweczkę chyba się zmieści. No nie zmieści się, 10 groszy. Dobra, to lecimy coś takiego. No i na koniec ametyst. Ametyst na koniec. Kurczę. Nie jestem pewny co do tej bitwy, tak szczerze. No ale zobacz, może akurat teraz się uda, tak? Zobacz, bitwa za 4152 zł. No i zobacz, procentułeczki, czyli to co lubimy najbardziej, to co gumisie lubią najbardziej, 4300 zł, M9 już w pierwszym otwarciu, dzień dobry, bang bang. Zobaczmy dalej, czy jeszcze coś z tych skrzynek procentowych uda nam się zdobyć. No jeszcze ich jest bardzo tutaj dużo przed nami. Jeszcze 10 skrzynek. Mamy tutaj 4 skrzynki. Ej, to jest lepsze tam, to jest mi... Z Factory New. No, powiem wam, że robi się ciekawie. 4 ostatnie skrzynki z M9, potem lecą Crimsony. No, powiem wam, że zrobiło się ciepło, No zobaczmy, no weź mi tutaj, rzuć jeszcze jeden nóż, no weź, no. CSGO Skins, no. Nie bądź tutaj, wiesz. Weź tutaj sympatycznemu prowadzącemu, rzuć ten nożyk, no. No na pewno nie dostaniemy slotera. Zobaczmy teraz jak Crimson Weby się popiszą. 4 skrzynki Crimson Web. 4%, przypominam. Zaczęło się tak dobrze. Zaczęło się naprawdę bardzo dobrze. No ale właśnie. to jest strata 4500 zł. Żeby to odbić, bym musiał jakiegoś rubi chyba trafić albo coś. No ale tak się niestety nie dzieje. Ja nie mogę, tak się dobrze zaczęło.